Dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, oczywiście Demonidias i zapraszam na kolejny film z serii Zagrajmy w Demon's Souls Remake, oczywiście na PlayStation 5. Za moimi plecami znajduje się pierwszy boss w kapliczce burzy, czy na tej właśnie, wow, na tej wyspie, także... Zobaczymy za moment, jak on będzie wyglądał na remake'u. Natomiast na samym początku filmu chciałem też was bardzo serdecznie zaprosić na mojego Discorda. Jest to taki serwer, forum, pisane i głosowe też, naszej społeczności duszowej, dusz Dema, tak się nazywa. Też cała społeczność i cały Discord, do którego link oczywiście znajdziecie w opisie każdego filmu. Serdecznie zachęcam, można sobie wejść na telefonie, przez apkę, można wejść na kompie, nawet bez aplikacji. Także zapraszam do wpadnięcia, jeżeli was nie ma na Discordzie, link oczywiście w opisie. Moi drodzy, tutaj dzięki Discordowi też możecie być na bieżąco. Mamy do czynienia z bossem, z którym mogę się uporać w taki sposób, że otrzymam osiągnięcie. Jest to spore utrudnienie walki z tym bossem. To znaczy, może nie tyle utrudnienie, co proces spowoduje, że walka z bossem... Ale go osiągnęło, nie? Walka z bossem będzie niesamowicie długa po prostu. Dlatego się zastanawiam, czy chcę się tego podejmować na tej postaci, czy na przykład na magu to zrobimy. Czy ktoś tutaj był, kurczę, grubym urzędnikiem? Miałem wrażenie, jakbym go zobaczył. Nie wiem, może to już są, słuchajcie, flashbacki jakieś takie. Zobaczę na przykład, czy byłbym w stanie... No nie, noże do rzucania zaledwie 2. Lipa. A jeżeli chodzi o strzały, mam ich... 22, no ewentualnie ze strzałami, za czym jakie to obrażenia robi. Ale raczej się tutaj, słuchajcie, cudów nie spodziewam. No i koniecznie przyda mi się zamiast pierścienia złodzieja, który jest mi niepotrzebny na bossa, no bo on mnie widzi cały czas, przyda mi się pierścień, który zwiększy oczywiście zdobywane dusze z pokonanych wrogów. Także pierścień chciwości, proszę bardzo, dziękuję. I wejdźmy, rzecz jasna, na pierwszego bossa. Spotkajmy się po drugiej stronie. Zostawmy no, oczywiście plusa. I wejdźmy na pierwszego bossa w tej krainie, czyli na Arbitra. Zobaczcie, jak on przerażająco wygląda. O mój Boże, no tak, on tym jęzorem przecież rozwala podłogę. Może nas nieźle ściągnąć. Powiem wam, że obrażenia, jakie zadaje, wołają o pomstę do nieba, naprawdę. Nie wiem, czy może mi wystarczyć tych strzał. 89? Ej, w sumie mogłoby wystarczyć. Jest to takie stanowisko strzeleckie. Czas na szczęście. Zobaczymy, czy tym jęzorem nie trafi. I generalnie mam taką mechanikę na tym bossie, że jeżeli... Oho, właśnie. Stoimy zbyt długo i generalnie na górze, no to on nas tym jęzorem ściąga. Ale druga mechanika, o której serio chciałem powiedzieć, to jest to, że... Pokażę wam zresztą, słuchajcie. Zaryzykuję życie. Tarcza mi się nie przyda, więc... Aha, dzięki. Widzicie, on wcale tak mało nie bije, nie? Czemu nie mogę rolować jeszcze? Aha, to już są szybkie role. Boże, daj mi się wyleczyć, gościu! Jaki spam! Co za cholerny spamer! On ma, słuchajcie, coś takiego, że... Jest to gruba, z której ma głowy, tylko ma jakiegoś takiego ptaszka, takiego Feniksa tam. I o mój Boże! On ma wbity miecz tutaj, który możemy zaznaczyć. Jeżeli byśmy do niego podeszli normalnie, to słuchajcie, gość jest... Zobaczcie, prawie nie do zabicia. Niby tam 356 obrażeń pokazuje, ale to chyba błąd gry, bo ja tak naprawdę mu nic nie robię. To się nic nie powinno tutaj pokazywać, dlatego że to się od niego odbija i pasek zdrowia mu w ogóle nie schodzi. Powinniśmy uderzać ten miecz, który ma wbity w brzuch i krwawi z niego, dlatego że tutaj jest tyle krwi na podłodze, aby móc go jakoś tak naprawdę sensownie obalić i wtedy dostaniemy się do tego ptaszka, którego on ma na głowie i w ten sposób, słuchajcie, możemy go pokonać. To tak naprawdę jest boss. Także, jakkolwiek głupio to nie brzmi, to jest, słuchajcie, serio boss. To jest Arbiter, który, no, wygląda przerażająco i aż bałbym się go ustawić na miniaturkę. Oczywiście żartuję, bo nie ma problemu za coś takiego. Natomiast, no, jest paskudny, to trzeba mu oddać. I spróbujemy go zabić tym łukiem, tylko że faktycznie walka z nim jest dość trudna. Grałem z tym łukiem. Ja myślałem, że to będzie uproszczenie niesamowite walki. A to jest faktycznie utrudnienie, tak jak jednak mówię na początku, nie? Że te wyzwania na postać, na przykład zabicie go bez obalenia, to jest spore wyzwanie, bo przecież jak go bije po 100 ileś, 124, a halabardą to bym mu nabił pewnie z 500 wrażeń. Ale mamy go, moi drodzy.
Udało się, ale sporo tej trawy poszło do leczenia. Trofeum arbitra zdobyte, demon pokonany oczywiście. Zdobywamy duszę demona i niewyobrażalną dla ludzi moc i mamy zostanie jeden jako oczywiście nasze osiągnięcie specjalne za zabicie go na takich dziwacznych warunkach. Napuchnięta dusza demona, no i ścieżka jaka? Nie wiem, bo się nie pokazało, zniknęło. Dowiemy się niebawem, bo się przeniesiemy do spójni po prostu, żeby polewelować i jak awansuje, to ogarniemy. Niech będzie talizman Boga, a tutaj rzecz jasna tarcza, niech powróci sobie na swoje zaszczytne miejsce do mojej dłoni i zobaczmy, co jeszcze tutaj takiego na nas czeka po prostu w tej lokacji, to znaczy w tym miejscu. Dusza wojownika z opowieści, no dobra. Wiecie, jaka rzecz mi trochę przeszkadza w konstrukcji takiej jak ma Demon's Souls, czyli te Archstone i tak dalej? Taka, że ja doskonale wiem, na jakim etapie gry jestem i mam takie poczucie, że... nawet jakbym gry nie znał, to doskonale wiem, na jakim etapie gry jestem i mogę już wywnioskować, że kurczę, została mi połowa gry, kurczę, została mi 1/3 gry, nie? Może to być trochę frustrujące, strzał to najlepszy wybór. No najlepszy może nie, ale ten Jęzor tam nas może uderzyć, ale no nie jest to zły wybór. Na pewno jeżeli ktoś nie ma dobrej broni białej, to jak najbardziej łuk czy magia to już w ogóle mogą zrobić też fajną robotę na tym bossie. To definitywnie jest prawda. Zobaczmy tendencje w świecie po pokonaniu go. Kliniec ludzi cienia, no na razie się nie zmienił, ale to może dlatego, że nie było nas... oho, zobaczcie jakie jaja, to się rusza. Ta posadzka. To ma pełną fizykę. O mój Boże, jak to jest zrobione. Przepraszam, że się takimi detalami po prostu tutaj podniecam, ale ja pamiętając to Demon's Souls jako takie toporne, brzydkie coś na PS3, tak można powiedzieć z perspektywy czasu, jeżeli ktoś ma sentyment do tej gry i na przykład, nie wiem, nigdy jej na oczy nie widział, no to ja jestem w szoku widząc to, co widzę tutaj, naprawdę. Jestem pod takim wrażeniem tego remake'u cały czas i już postaram się o tym nie gadać bez przerwy. Wiem, że to może być frustrujące. Moi drodzy, mamy też... zabójcę? Nie jestem pewien, o co chodzi, tak czy siak. Zobaczmy opis. Ścieżka rytualna to się nazywało. Kliniec demona arbitra. Arbiter przyznaje zasługującym na to zmarłym sztony bohaterstwa. Ludzie cienia prowadzą ich potem w głąb świątyni burz, gdzie doznają oczyszczenia wodą światła, opłakiwani przez burzę. Czyli czeka nas teraz ścieżka rytualna w tej świątyni burz. Powiem wam, że fajnie, że pododawali takie smaczki historii, lore, tego chyba nie było, z tego co pamiętam, takich opisów zaawansowanych danych podsektorów lokacji, także bardzo fajnie. Natomiast Satsuki stał tam na górze Shrine of Storms na samym początku i wyczekiwał, aż będziemy mieli maksymalnie białą tendencję, również w oryginalnym Demon's Souls na PlayStation 3, także upewniłem się i poprawiam się od razu. Zobaczcie, poprawiła nam się tendencja w klińcu ludzi cienia w świątyni burz. Ja mówiłem kapliczce burz, ale chodzi oczywiście o świątynię burz. Także całkiem spoko. Czas na zranienie 157 ocen. No nieźle. Dobra, zorganizujmy wyposażenie. Na pewno kamienie odstawię, bo jest ich od cholery. Chociaż myślałem szczerze, że jest ich jeszcze więcej. I możemy ten półksiężycowy Falchion odwóz żyć, Killicz, Uchikatany mamy, też wam pokażę jej opis, rzecz jasna. Kompozytowy krótki łuk, a tutaj kompozytowy długi łuk. To ja bym chciał krótki zostawić, a długi poproszę tutaj. Musimy wykupić sobie troszeczkę strzał. O. Proszę. This rejuvenating sanctum is a fine place for the slayers of demons to rest their weary bones. Ale upiornie moja postać wygląda w tym. For we are indebted to our honorable defenders. Sometimes I stop and wonder how I ended up here. No to dobre pytanie, nie? Take my wife and daughter, even if it meant being slain by demons. Ale go męczą wyrzuty sumienia, co? Please forgive me. It's all in the past. How did you do it? I can't imagine what it takes to slay a demon. If only I knew how to fight. No może to dlatego jest trudne dla ciebie. If only I knew how to fight. Chyba nic więcej nie powiesz. I can forge weapons for you. Coś powiesz o tym, że u Eda byliśmy ostatnio?
I'm pretty strong myself. O! Even I don't compare to Ed. He's a proszę. Beast, I tell you. The man must eat dragon tails and wrestle stones. To już sobie mówiłeś. Ej, to jest akurat fakt. Ten NPC, Ed, jest naprawdę mocniejszy niż niektórzy bossowie w tej grze. Możemy naprawić cały sprzęt za 493. Lepszenie łuku. Odłamki twardego kamienia potrzebujemy. No możemy w sumie go sobie wzmocnić lekko. I wymagane 6, to już lipa. No ale nie potrzebowałbym ile teraz tego udźwigu, żeby móc, no w sumie niedużo. 51,3. Kurczę, mówiłem, że długo nie będziemy tego rozwijać, tej wytrzymałości, ale może jednak dam ten jeden poziom. Chyba on powinien zrobić różnicę, co? Czy nie? Czekajcie, zobaczmy. Jeszcze jeden poziom. No dobra, niech stracę, cholera. Chciałbym mieć, wiecie, ten komfort, że ustawiam sobie łuk, roluję, nie muszę się przejmować niczym, nie? No teraz już mam w końcu. Tylko, że... Tak, 496. Tylko, że teraz jest taki problem, że praktycznie nie stać mnie na jakieś sensowne zakupy, a chciałem kupić sobie trochę strzału Pachesa, no ale może... coś nowego powiesz? W ogóle nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale już jakiś czas temu Ostrawa zniknął, jak tylko pokonaliśmy Penetratora w zasadzie. Chyba tak było nawet. Jaką złą wiadomość? Jestem w jego zbroi, gościu, już go zabiłem. Ej, powiem wam, że to jest akurat prawda. Patrzę, przynajmniej nie zabiję nam NPC wszystkich. Kurczę, on nam dał autentycznie dobrą radę, słuchajcie. Jezu. Wisieliem się można dowiedzieć, po prostu rozmawiając z ludźmi w tej grze? Domek klinice za 5000, no ja ten lepki śluz też za 5000 sprzedaję. W ogóle koci pierścień, zmniejsza obrażenia do upadku. Czy ja mogę... Choć zmniejsza obrażenia do upadków, nie oczekuj od zwykłego pierścienia, że ocali ci życie, gdy spadniesz ze zbyt dużej wysokości. To prawda. Pytanie, czy ja mogę to w jakiś sposób kurczę inaczej pozyskać? Czy ja muszę od niego kupić to za 40 000? Bo mamy też osiągnięcie, które polega na zdobyciu wszystkich rzeczy. W ogóle widzicie w prawym górnym rogu, o której godzinie to nagrywam teraz, tak by the way. Bo nagrywam to na zapas mocno. Wszystkie te cuda, trofeum wysysania, nie wiem. Dobra, nie będzie chyba tutaj teraz tego. Musiałbym sprawdzić to nieco bardziej dokładnie. Generalnie można zobaczyć sobie to w trofeach. A czekajcie, pokażę wam. Mamy coś takiego jak Król Pierścieni i na PS5 pokazuje nam postęp takich trofeów. Na przykład zdobyto wszystkie czary, mamy 13%, trofeum świętego 16%, wszystkie cuda. Natomiast jeżeli chodzi o pierścienie, możemy sobie wejść i mamy 18 na 30 pierścieni. Także no, jeszcze 12 pierścieni, słuchajcie, aż Demon Souls na nas czeka do odkrycia. Sporo, nie? Jeśli chodzi oczywiście o rodzaje, a nie sztuki pierścieni, bo są też duplikaty przecież. No dobra, wróćmy oczywiście do gry. Myślę, że od Pachesa tylko te strzały kupię, no i tyle by w zasadzie wystarczyło. On też chyba jakoś zmienia trochę stosunek do nas po tym, jak z nim gadamy po prostu. Także zainwestujmy sobie w te ciężkie strzały. Więcej nie kupię, bo byśmy mieli limit osiągnięty znowu. Jakieś trujące strzały czy coś, kurczę, w swoim tutaj... No. Kołczanie? Bior, widzę, że się zaciął po prostu i czeka, aż wyruszymy w końcu do Boletarii. Spokojnie, Biorze. Wreszcie taki dzień nadejdzie. Tylko ukończymy tę lokację, w której aktualnie jesteśmy. Znaczy świat, nie? Jakby. W sumie bełty możemy odstawić, bo z kuszy nie korzystam, nawet jej nie mam przy sobie. Tutaj nic więcej. Uczy katana chciałem wam jeszcze pokazać, dobra. Uczy katana. No, statystyki bardziej mi pokrzyżowały trochę plany, natomiast mamy tak. Niezwykle ostra katana wykuta w odległej krainie. Ma długie, czarne ostrze, cięższe niż mogłoby się wydawać. Ataki nią są wyjątkowo potężne i powodują krwawienie. Lecz ostrze jest delikatne i łatwo je uszkodzić. To prawda, bo ma zaledwie 70 wytrzymałości, gdzie moja halabarda ma aż 200, słuchajcie.
Srebrny katalizator ma 40, ale on się psuje, no, jakbym bił kogoś tym po głowie. Talizman, co ciekawe, ma 300 aż, nie? Także więcej niż halabarda. Ciekawe. Także, no, Uchikatana, myślę, że fajna sprawa. Ma też ten klasyczny atak z nadgłowy. Właśnie ten. Mega fajnie to wygląda. Tylko, że niestety moja zręczność tutaj całkowicie odpada, ale ataki są niesamowicie płynne. Piękne są te animacje, naprawdę, to trzeba oddać. Proszę bardzo. Ale dobrze, powróćmy w takim razie do naszej już takiej normalnej, spokojnej rozgrywki, bo troszkę tutaj czasu zeszło. Cały czas mam w latrii maksymalnie białą tendencję, no nie mogę po prostu. I w takim razie powróćmy od razu do naszej świątyni burz, na ścieżkę rytualną przejdźmy. Powiem wam, że trochę tutaj będzie roboty. Nie jest to proste zadanie, które nas tutaj czeka. Aczkolwiek... widzę, że ładnie nam tendencja poszła po walce. Uwaga na zabójca. Tutaj jest w ogóle skarb. Kamień efemerycznych oczu. Tu chociaż na chwilę, zamiast dusz, ustawię sobie pierścień złodzieja. On robi robotę na tych latających demonach. Generalnie mamy morze tylko, także te krajobrazy jakiegoś spektakularnego wrażenia nie robią. No ale taki był też oryginalny. W kogo ona strzela? W tą płaszczkę? Można je zabić jak najbardziej, serio. To czary, strzały, cokolwiek i można zrobić tutaj robotę. Ała. Na szczęście te obrażenia nie są najgorsze. I jeszcze. Dobra. To wszystko. Czy ktoś naprawdę tam poszedł i zeskoczył w przepaść? Ja pierniczę. Patrzcie, kogo tutaj mamy. Gościa, którego ratowaliśmy chwilę wcześniej po prostu. Resztki duszy, aż 3 sztuki. Świetnie, że ich tyle wypada. Hello. O, serio? Okej, Blige, no to mi się nie podoba. Patches the hyena, and he's the one that laid that trap for me. He's the kind of person who'd stab his own mother in the back. If you happen to spot him, you'd do us all a favor by putting him out of his misery. Myślicie, że wie, o kim mówi? O swoim konkurencie, nie? O Patchesie. Patrzcie, co ma do sprzedania. Ma nawet ogniste strzały, święte strzały, lekkie strzały, zwyczajne, skórzany ekwipunek, który barbarzyńcy. Coś nowego ci się pojawiło w rynsztunku, znaczy w swoim asortymencie. Tymczasowo zwiększa odporność na magię. Całkiem fajna sprawa w sumie za tysiaka. Nie było tego. Fosforyzujące ziarna. Nie było tego w grze chyba wcześniej. Zapewnia tymczasową dodatkową odporność na obrażenia od magii. Ślimaki doskonale czują się w świetlistej wodzie. Fosforyzujące ziarna. Ja pierniczę. Święta strzała. Ognista strzała. Grot strzały został pokryty zapalną przed wypuszczeniem żywicą sosnową, zadaje obrażenia od ognia. Aby używać strzału, musisz wyposażyć się również w łuk. No, wow! Kunai, pokryty trucizną nóż do rzucania używany przez zabójców. Wyceluj i rzuć, by zaatakować wroga. Kunai, podobnie jak katany, pochodzą z odległej krainy. Zobaczcie, możemy kupić te kunai za 200 dusz, a mogliśmy sobie jednego chyba, czy tam 10 ustawić na startową postać, nie? Także, no nie, byłby to najlepszy i najmądrzejszy wybór. Żniwiarze. Trapped in the lower cavity. I heard them praying for dear life. Pity the poor fool. He probably fell from one of Patches old tricks. I wprost powiedział, o komu chodzi. Oczywiście, że o Patchesa, moi drodzy. I dał nam też jeszcze podpowiedź, że mamy tam uratować jakiegoś NPC. Zobaczcie, ile nam gry od From Software mówią, jeżeli tylko chcemy, żeby nam to powiedziały. Naprawdę, wystarczy słuchać. A ktoś powie, że te gry nic nie tłumaczą. Że są niejasne, niezrozumiałe. No bo ci ludzie nie słuchają dialogów po prostu. Nie czytają opisów przedmiotów, nie analizują, nie myślą. Mówiąc brutalnie. No czasami mam takie wrażenie. Serio. Dobra, dał znać. Nie będę spoilować, kogo my tam mamy do uratowania, ale możecie się domyślać już. Jeżeli o to chodzi.
Wypróbuj strzała. No to jest świetny pomysł, słuchajcie, właśnie. Patrzcie, co się teraz wydarzy. Mamy żniwiarza przy ołtarzu, niestety. Ja pierdzie. Ale to jest genialne. Jezus Maria, jak to wygląda przerażająco. Dosłownie ciary mi przeszły. Co tutaj mamy? Kunaje. 11 sztuk, okej? No to jakbym kupił, to bym się wkurzył. Mamy tych ludzi cienia tutaj, słuchajcie. Jezu, jakie to jest straszne. No, życie to nie mają akurat, więc sporo. Generalnie o co chodzi z tymi strzałami? Chodzi o to, że jeżeli zabijemy tego żniwiarza z góry, to wszystkie osoby, które on przywołał, wszystkie te dusze ludzi cienia znikną. Po prostu. Na stałe. Posążki jakieś. I w ogóle jakoś nie reaguje nawet na moje ataki. A wiecie, co jest najgorsze? On ich przywołuje bez końca. Ta lokacja może być naprawdę genialną farmą doświadczenia też. Jeżeli ktoś ma takie potrzeby, to wiecie, wstajecie sobie na początku lokacji, macie strzały, łuk. O, i patrzcie, zrespił się, widzicie? O to chodzi. I po prostu zbiegacie na dół po schodach, zabijacie żniwiarza z łuku. I tyle, wynosicie się stąd. Ale fajny motyw. Kurde. Piękny jest ten design. Dobra. To ma znaczenie ewidentnie, ale najpierw to ja bym chciał zająć się żniwiarzem. Przepraszam bardzo, ale co? Co to były za obrażenia? Zobaczcie, dusz mi wpadło. 4000 prawie. Za niego i oczywiście wszystkich przywołańców. Odłamek kamienia cienia księżyca. Więc gdybym z góry walczył, to mielibyśmy tyle co chwilę tak naprawdę, nie? W naszym inwentarzu. Także jeżeli ktoś jest na niskim poziomie, przyjście tutaj jest super pomysłem. Patrzcie, co w tym momencie zrobiłem najlepszego. Otworzyło nam się kolejne przejście. Coś nieprawdopodobnego. Trawa księżyca. Czas na zabijanie. Ja pierdzielę. Ale to nie jest czas na zabijanie, a czas na znajdowanie skarbów po prostu, bo jest ich tutaj naprawdę sporo, ale zobaczcie, ile mam tutaj zwłok. Od tak dawna jestem duszą. Ile tutaj mamy zwłok tych latających demonów? To są ciała, to po czym chodzimy. To jest przerażające i obrzydliwe zarazem. Dusza nieznanego wojownika, zobaczcie sami. Krew się leje z tego, jak tylko uderzymy. Tutaj jeszcze są jakieś skarby. Odłamek kamienia cienia księżyca. Okej, okay. W porządku. Wszystko sprowadza się do tego samego miejsca. I patrzcie, mamy naszego starego, dobrego przyjaciela. Mimo, że oczywiście już go poznaliśmy wcześniej, to tutaj też moglibyśmy przyjść. Uwaga, dalej są przyjaciele. Tak. Tutaj też moglibyśmy przyjść na pierwszej kolejności, nie do, wiecie, tunelu kamiennego kła, tylko przyjść tutaj. I jakby tutaj byśmy poznali Patchesa, nie? I nie w kamiennym tunelu, a tutaj byłaby pierwsza sytuacja, w której to Patches stara się nas po prostu zabić. Oh, hello again. Teraz inaczej reaguje na nasze zobaczenie, nie? No w Nexusie już gadaliśmy normalnie, także o co ci chodzi? Co za mnie przepraszasz? We've got better things to fret about. Piękna tarcza, nie? That pit there is filled with treasure. But I'm having a little trouble getting to it myself. Go on, take a look. There are more riches than you could dream of. Czy ktoś z was by mu zaufał, serio? Po tym wszystkim, co słyszeliśmy, po tym wszystkim, co Patches zrobił. Już pomijając kwestię, że znamy Patchesa pewnie, ale...
think up a way to fish it out. No ja i tak z ciekawości tam podejdę, oczywiście nie tylko, zresztą sami się przekonacie, o co mi chodzi. Generalnie on ma tarczę właśnie z tym arbitrem, adjudicatorem, którego mamy. Również na tarczy, tylko że jej nie ma przy sobie. Chodźmy. A? Aha, tam jest wyjście. Dobra, podejdźmy. Jak chce, to niech ma. No i o co ci chodzi, Patches? Jezu, to jest w ogóle przerażająco wysoko, nie? Co za gość? Take your time starving to death. Then I'll sell every last trinket off your corpse. Oj, Patches. Ty jeszcze nie wiesz, co się wydarzy z tobą po prostu. Patrzcie, kogo mamy tutaj, moi drodzy. Mamy świętego. Tu jest bezpiecznie, dokładnie. Mamy tutaj świętego Arbeina. Przekraczający limit wyposażenia. Odłamek kamienia cienia księżyca. W ogóle na tych skałach jest skarb, do którego nie możemy się dostać z dołu. Będziemy musieli tutaj zeskoczyć raz jeszcze. Jeżeli stąd wyjdziemy, oczywiście. Trawa sierpa księżyca. Dobra, ale jestem przeładowany. Umbasa. Pogadajmy z nim. Niestety tak. He fooled me, and now I am stuck here. The reverberation seemed to suggest that we are connected to the outside. A fearsome dark phantom stands between us and freedom. But have no fear. God will cleanse us of evil. Pray with me. Umbasa. Umbasa. W ogóle, jaki mam filtr tutaj ustawiony? Brak. Okej, wygląda naprawdę dobrze ta postać, fajnie jest zrobiony, Saint Arbane. Ja pamiętam, że w oryginalnym Demon's Souls to jakoś tak nie powalał, akurat pod tym kątem, także naprawdę tutaj muszę oddać, że twórcy remake'u dali radę, nie? W tworzeniu Saint Arbane'a, naprawdę. Już się powtarzasz, no dobrze, musimy cię generalnie uratować. Tylko problem polega na tym, że nie mogę zginąć, abym nie stracił tendencji. A tu jest, moi drodzy, ktoś, przed kim musimy go uratować. Ten mroczny duch, który pilnuje wyjścia. Z mieczem Makoto chyba nawet. Jezu, masz życie, gościu. Niech zobaczy, że z cudów korzystamy. On traci życie w ogóle, atakując nas. Tak działa ten miecz. Przeklęty Makoto. I co? Warto było walczyć, warto było fikać do Arbeina. Do mojego kumpla. Co my tu mamy, moi drodzy? Mamy kamień efemerycznych oczu oraz bryłę kamienia cienia księżyca. I w tym momencie tak naprawdę wracamy i możemy go odesłać do spójni, z tego co się orientuję. Oczywiście. God has chosen you. And for that we are thankful. Umbasa. Umbasa. Tak naprawdę w tym momencie uratowaliśmy go. God has chosen Umbasa. Nie wiem, czy tutaj nie powinienem nawet osiągnięcia dostać w tym momencie. Możliwe, że dopiero jak pogadamy z nim w Nexus, to nastąpi. A, teraz, jak otworzymy mu przejście. Umbasa, proszę bardzo, zdobyto trofeum, także fantastyczna sprawa. No tak patrzę, nie, no tam się wejść nie da niestety. Chyba żadnych skarbów tutaj nie przeoczymy, ale w ogóle zobaczcie, ile tu jest ciał porozbijanych. W ogóle niektórzy głowy pewnie sobie porozbijali. No to jest absolutnie przerażające, ile osób Patches tu zabił i wiemy chyba, w jaki dokładnie sposób pozyskiwał te materiały, nie? Pierdziele. Mówię, co za gość. Dobra, możemy otworzyć przejście i patrzcie, gdzie my się znajdujemy. Zobaczcie tę przerażoną minę Patchesa. A nie, on jest uśmiechnięty, kurczę, od ucha do ucha, co za chory typ. O, teraz jest zdziwiony. Tak, to ja. I'm really sorry. I didn't mean what I said. Well, a man's got to make a living, right? Here, look. I can make up for it.
There aren't many humans like us. We need to stick together. I know. Have this as a token of my friendship. Not bad, right? Co mi takiego dał tutaj? Pierścień odporności na cięcia. Nie jest źle w sumie. Nie wiem, czy miałem taki. Chyba tak. Come on. Let's be friends. What do you say? No need to drag each other down. Ale on jest paskudny, ja pierdzielę, nie? No dobra, coś jeszcze powiesz? No need to drag each other down. Słuchajcie, nie będziemy go zabijać oczywiście, ponieważ straciłbym w ten sposób możliwość kupowania strzał po sensownej jakiejś w końcu cenie. No ale wiecie, patches to patches, także gdyby nie to, dawno temu bym go zabił. Dusza nieznanego wojownika. Dlaczego tędy idę? Dlatego, że na górze przecież był jeszcze jeden skarb, nie wiem czy pamiętacie, na samym początku do podniesienia, tylko że dzieliła mnie od niego przepaść. Właśnie tutaj. To był kamień efemerycznych oczu, a tutaj zaczynaliśmy grę. W tej lokacji oczywiście od Archstone'a, czy od Klinsa. Także w ten sposób to się tutaj łączyło i w tym sposobem wyzbierałem już praktycznie wszystkie skarby, za wyjątkiem jeszcze tego, co tam jest na górze. Tylko nie wiem, czy ja zdobędę to w sumie w ten sposób? Nie. Ej, to jak ja to mogę zdobyć? Aha, to pewnie jest zależne od, słuchajcie, tendencji, jaką będę miał. Musimy się zająć jeszcze kolejnym bossem tutaj. Tak mi się wydaje. No bo nie widzę innej opcji, żebym to zdobył teraz. Bo tu jest ewidentnie to zablokowane od tej ściany, nie? Dobrze, moi drodzy, tak czy inaczej, ja myślę, że w tym odcinku to by było na tyle. W kolejnym materiale będziemy oczywiście kontynuowali eksplorację tej lokacji i na pewno dojdziemy już do bossa, kolejnego, drugiego, w Świątyni Burzy. Także myślę, że będzie ciekawie. Oczywiście pamiętajcie, że odcinki z Demon's Souls pojawiają się codziennie o godzinie 16 i 18.00, także zapraszam serdecznie do śledzenia kanału, zachęcam do subskrypcji, wpadnijcie na Discorda, link oczywiście macie w opisie i do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem w kolejnych materiałach na moim kanale. Trzymajcie się, do usłyszenia i cześć! I to by było na tyle. Pamiętajcie, że moje materiały mogą powstawać dzięki wsparciu patronów. Jeżeli więc podoba Ci się to, co robię i chcesz tego więcej, a przy okazji masz ochotę zgarnąć nagrody, jak na przykład przedpremierowy dostęp do filmów, to rzuć proszę okiem na progi wsparcia, zaczynające się już od 5 zł na moim profilu Patronite, do którego link znajdziesz w opisie właśnie tego filmu. Serdecznie dzięki za obejrzenie i do zobaczenia następnym razem.